Na pokaz zaprasza marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Moja praca w wytwórni filmów oświatowych była bardzo dla mnie ważną i ciekawą pracą, bo tu można było robić, właściwie spełniać swoje plany, właściwie to, co się chciało zrobić. I ja tu przyniosłem takie trzy tematy, bardzo ważne. Wtedy nie było książek o sztuce, właśnie film o sztuce był oglądany, był po prostu podziwiany przez to, że można było też zrobić po swojemu. I tutaj robiłem taki pierwszy film, to o Czyżewskim, o Tytusie Czyżewskim, wybitnym malarzu, formiście, gdzie wymyśliłem sobie taki obraz, żeby pokazać tego malarza w tym jego najciekawszym okresie, czyli w okresie formizmu. W tym filmie jest bardzo dużo ciekawych eksperymentów. Operator debiutant, fantastyczny, to wszystko zrobił i pamiętam, w Zakopanem dostaliśmy 4 nagrody za wszystkie możliwe funkcje, czyli reżyser, operator, scenograf i scenarzysta. Wszyscy dostali nagrody. Także dla wytwórni było to coś bardzo ważnego. Był to 73 rok. Następnym filmem to był robiony film, tutaj też taki bardzo eksperymentalny, czyli oddałem artyście każdemu, a było ich około 30, oddałem 1,5 minuty. I każdy z tych artystów miał się sprawdzić jako właściwie filmowiec w tym czasie. To była taka konwencja. I było bardzo to ciekawe, bo tymi artystami byli plastycy, byli muzycy, byli performerzy, byli fotografowie i tak dalej, i tak dalej. Film jest dzisiaj niesłychanie ciekawym dokumentem, bo każdy artysta robił ten króciutki filmik własnym sumptem dzięki wytwórni, która po prostu pozwoliła mu taki film zrobić. Żywa Galeria jest filmem bardzo ciekawym na tamte czasy, takim filmem konceptualnym, jako że tam jest bardzo dużo też takich artystów nieznanych, którzy debiutują. Trzecim filmem, bardzo ważnym, to jest film zrobiony o Witkacym. Tutaj w Łodzi Witkacy został odkryty przez historyka sztuki pana Musiała. I on do mnie przyszedł, żeby po prostu zrobić film o fotografii Witkacego. To było wtedy bardzo coś ważnego, ciekawego. Witkacy był znany jako pisarz, dramaturg, jako ekscentryk, malarz, ale nie był znany jako fotograf. I ten film odkrywa Witkacego jako fotografa absolutnie wybitnego. Dzisiaj na aukcjach nie ma żaden polski fotograf takiej wielkiej ceny, światowej ceny, jak Witkacy. Witkacy, można powiedzieć, jest najwybitniejszym fotografem polskim. I ten film sławi jego imię.